Nie. Nie jesteśmy w Radomiu. Tardza na szynach to nie z powodu remontu. A tak wyglądają normalne autobusy w tym mieście. To Bydgoszcz. I komunikacja zastępcza. Nie za tramwaj. Za tramwaj to byle co. To jest komunikacja miejska za komunikację miejską. I linie zastępcze. Ten autobus znacie? One hour later. Słuchajcie, no czekam sobie na tramwaj, ale chyba się nie doczekam, bo nic nie widać. Przeczytam wam. W związku z nielegalnym strajkiem, no i w związku z nielegalnym strajkiem autobusy jeżdżą, zastępcze. Autobusy zastępcze za autobusy. Dzień dobry, z pętli Łoskoń. Tak, to jest Łoskoń. Dzień dobry, Łoskoń. 5 minutes later. Też się cofania jest? Dobra. Nie byliśmy. Dzięki, pilot. To jest prawo. I co, w prawo? Gdzieś tam i w prawo. Byłeś tu kiedyś? Nie. Widzisz? Państwo też tu może nigdy nie byli. Kierowca się pomyli. Thank you.
tir. Komunikacja miejska, taki kierowca. Mistrz, o tej pułapce nic nie mówiłeś. No to jest kurs i grałeś, że nie jest. W tą stronę nie jechałeś. Wsiadłem za ostatnio. Years later. Thank you.
obowiązują, proszę panią, ale wypadki na trasie mnie nie obowiązują niestety. Proszę panią, on ma opóźnienie chyba 30 minut. No właśnie. Tak, ale to nie teraz i pani imię rano tak samo. Pani myśli, że ja w sklepie byłem? Ale to nie jest rozkład. To ja mogę stać i pojechać następnym kursem zgodnie z rozkładem, jak pani chce. Now we need a break. Yeah. Because we didn't have a break since 9:30. Let pass the new bus and it's not bad for the old bus. Yes. Every time. 5 minutes break or? I would say 10. 10, okay. I go to toilet. 16:28. Next bus is coming, no problem. Very good. Good for you. Idziemy na zewnątrz. Boże, ja od 9 rano, nie? Przerwy nie było, no. Halo? Słuchaj, dojechałem do Łoskonia i robię sobie przerwę, bo ja od tej kontroli ITD ani jednej przerwy nie miałem, bo cały czas opóźnienie, więc nie wiem, 10 minut proponuję. Dobrze, dobra. No, na razie. Z 18 kierowcy muszę się zmierzyć. Z pasażerami. To jest codziennie. Ale tak to fajnie. 1 hour later. Tłumaczę pani, co się stało. Autobus przede mną jeden nie jeździł. Ten, który powinien być planowo, nie jechał w ogóle. I ja zbieram wszystkich swoich i tych poprzedniego autobusu, który nie przyjechał. Ponieważ są tłumy na przystanku, jak ja przyjeżdżam, wszyscy wsiadają, wysiadają, a za mną jedzie autobus o czasie, który mnie dogonił, bo ja dłużej spędzam więcej czasu na przystanku przez to wsiadanie. Ale wie pan, ja to rozumiem. Chyba, że to jest ten, który wypadł i on się włączył i on teraz próbuje nadgonić i przede mną pojechać. To jest w waszym, żeby wiedzieć. W moim to też nie jest w interesie, ja jadę według rozkładu. Żeby się porozumiewać między sobą, autobusami? Nie,
nie prosił pani. No właśnie, to jest problem. Ale co mi da porozumienie się z autobusem? No trochę to ja. Przynajmniej wiadomo co i ja. Ale co miałbym go zapytać? Daj mi pani przykład, że zrozumiał punkt widzenia. Dlatego, że jeżeli jest centrum i jest komunikacja między autobusami, można to ja to rozsadzić. Ja wiem, ale co ja miałbym mu powiedzieć, mając komunikację? Ale nie jemu, tylko z centrum. A z centrum to ja mam komunikację. No, no to... No jak on tam to wszystko przepraszam bardzo. To już tam do nich pytanie. No, tam. Za 5 minut. Nie, czy można zdjęcie zrobić z panem? A już wysiadasz? No, znaczy my będziemy wracać. Wracamy, no co ty? Ale do końca wracacie? Możemy się przejechać. Na Łoskoń jedziecie, tak? No. To tam, dobra? Bo dobra, mamy opóźnienie, jak chcę tutaj jasne. Wypisać, wypełnić i tak dalej i lecieć musisz. Przyjmuje pan do Nate IRL? Że co, że kto? Przyjmuje pan do Nate IRL? A ciepłe. Było zimne. No wiesz co, no ciepłe, no. No dzięki, przyda się. Dziękuję ci bardzo. Kurde, w końcu ludzie porządni przyszli. Dzień dobry, pan typowy? Podobno. Mogę z panem zrobić zdjęcie zrobić? Dawaj. Kurde, brzuch był wciągnął, nie zdążyłem. Wie pan, latamy za panem przez pół miasta. Przez pół miasta? To ja mam gorzej, bo ja przez całe miasto jeżdżę. Nawet wydaje mi się, że przez półtora, ale może w błędzie jestem. Z jednej dziury do drugiej dziury. No. 6:47:48. You take the fable, because you will get dirty. So I take the gloves. I need to bring some water first.
75 years later. Szybka leteportacja, teleportacja i deportacja. I jedziemy. A tylko co tu się teraz zadziało ogólnie, bo jak widzicie, to autobus nam się zmienił też na porządny, klasyczny, także z floty kultowego Ikarusa. 407 Mercedes podmiejski, wysokopodłogowy, 12-metrowy, wygodny, komfortowy, bajerancki, super, ekstra, hiper. A dojechałem do Łoskonia i Karusem, Łukasz przyjechał 407, ja pracę skończyłem. 10-godzinna służba, taki sobie zrobiliśmy śmieszny podział, że Łukasz jeździł od rana do 9, a od 9 do 19 i od 19 znowu Łukasz wsiadł za kierownicę do końca. No i gwoli podsumowania, bo to taki film na podsumowanie. Przede wszystkim to pięknie dziękuję za odwiedziny wszystkim, szczególnie tym najmłodszym, bo łza się wokół kręci naprawdę, jak takie fajne dzieciaczki małe przychodzą i już mają jakąś zajawkę, już są zarażone tym zdrowym autobusiarstwem. To jest naprawdę super sprawa. A strajk się zakończył. Doszło do porozumienia. Czy to dobrze, czy źle? Chyba dobrze. Dobrze dla kolegów z Bydgoszczy. Dla mnie powiedzmy, że gorzej, bo planowałem tutaj weekend sobie pojeździć na jeszcze różnych liniach miejscowych równie ciekawymi autobusami. Miało być 2 dni na Ikarusa, 2 dni na wynalazki. Więc z tych wynalazków niewiele wyszło. Ale nigdy nie wiadomo, no zawsze można przyjechać w gości tutaj po prostu. Tak to, moi drodzy, wygląda. Ale cieszę się przede wszystkim, że koledzy doszli ze związkami do tego, do czego dojść chcieli, bo o to w tym wszystkim przecież chodziło. Przykre troszkę, że to, że tutaj z Łukaszem przyjechaliśmy jeździć paroma autobusami, to nie tylko Ikarus, ale ta 407 i jeszcze jedna, bo tych 407 przyjechały 2 sztuki, a one miały jeździć na innych zadaniach od jutra. No niestety nie zdążyły wyjechać, więc nie zdążyły i tyle. Kolejna sprawa, wiecie co, ja sobie tu stanę na sekundkę i zobaczę, czy my mamy jakąś trasę alternatywną, którą moglibyśmy pojechać, bo w Gdańsku to wiadomo. Dobra, jedzie autobus, nie blokujemy mu zatoczki. To nie kombinujemy. Jestem ciekaw, tutaj prosto, na pewno się pojedzie. Aj, zmęczony jestem, no. Ale nie kombinujemy. Zmęczony jestem i przede wszystkim to mnie nóżki bolą, szczególnie lewa nóżka od wciskania sprzęgła. No powiem szczerze, że całodzienna jazda takim autobusem, właściwie cały czas w szczycie, w korkach, ze skrzynią manualną, to jest lepsza jak siłownia. No ale zgodnie z przewidywaniami też bluzgów się nasłuchałem od pasażerów, że autobus opóźniony, że coś, że bajzel mamy w MZK. Postaram się wynaleźć to wszystko z kamer i coś ciekawego w związku z tym ogarnąć, ale to zobaczymy, co nam tam wyjdzie. Byliśmy przez wielu w różnych miejscach, gdzieś tam pisząc, że tu jesteśmy, nazywani łami strajkami i w ogóle
brzydkimi osobami. Nie będę tutaj cytować, to jest młoda widownia. Ale to smutne troszkę, że innym się wydaje, że to, że my tu przyjechaliśmy, to żeby zrobić kolegom pod górę, albo żeby w ogóle, że powinno się, nie wiem, w ramach protestu i strajku nie przyjeżdżać, nie jeździć tutaj, bo nie. Czyli ogólnie dla kolegów z MZK to tak naprawdę wszyscy koledzy kierowcy z IREX-u to samo zło największe, no ale... Może tak i było wcześniej, bo wszyscy wiemy, że zawsze jest takie troszkę krzywe spojrzenie przez pracowników komunalnych na pracowników prywaciarza. Ja to doskonale znam z Gdańska, tak? To wystarczy pojeździć autobusem prywatnego przewoźnika versus spotkać na drodze miejskiego przewoźnika. No taka jest prawda. A tak muszę sobie nawigację ustawić jakoś, bo wiem, gdzie jedziemy mniej więcej. Bardziej mniej niż więcej. Wszystkie statywy, uchwyty zostawiłem w Ikarusie. Przepraszam, że taki film słaby, ale to troszkę też zmęczenie przemawia. No fantastyczny dzień, świetnie się bawiłem. Mówię, żałuję, że tylko jeden dzień. Koniec to w ogóle najlepszy. No te wszystkie gościny tutaj, to jest takie zwieńczenie tego dnia. Dziękuję bardzo. I tyle. Coś tu gdzieś się kupi. Która to jest godzina? 9:06, 7:00. No. Nie zanudzam. Tą trasę już nagrywałem dzisiaj 6 razy. 6 kółek po godzinie. Po 2 godziny. 6, 12. No to 6, nie, to 5. 5 kółek. Więc ja wam ślicznie, robaczki, dziękuję za uwagę. I cóż mam powiedzieć? No, szykuję się troszkę niespodzianek. Tyle powiem na koniec. Nic więcej nie powiem. Ale niespodzianki będą. Także papa. Słuchajcie, no jeszcze sobie chwilę możemy pogadać. Bo mamy, jadę jak Ikarusem. Mamy trasę alternatywną. A to 407, porządna. I co? Mówiłem, że spać mi się chce. A wam się chce spać, się chce? Jedziemy, zobaczymy jakiś tutaj koncepcyjny przejazd prowizoryczny. Zainicjujemy. Trochę materiał pozgrywamy, ale marzę o tym, żeby wejść pod prysznic, postać pod tym prysznicem, tak po prostu. Strajk odwołany, a zróbmy tak, że ja teraz nagram ciszę, a dogram dźwięk. Bo chciałem to skomentować, ale chcę przeczytać warunki tego porozumienia i tak dalej. A zasadniczo to już czytałem jeden artykuł i MZK pracownicy twierdzą, że w związku z tym, że widzą, jak cierpią pasażerowie i jakim taborem muszą jeździć, to oni warunkowo przystępują jutro do pracy. No słuchajcie, to jest jakaś parodia, nie? Jakim taborem biedni pasażerowie muszą jeździć. Więc ja mam mieszane nastawienie do tej całej akcji strajkowej, ale mam prawo chyba mieć swoje zdanie. Jak czytam takie kocopoły, powiem szczerze, widzę, że to naprawdę
słabo, słabo. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnego tonażu. Metrażu, tonażu nie ma. Tir jedzie, to i my pojedziemy. Proszę, przypasowane, zielona fala, déjà vu, jakbyśmy tu byli. To jest Dworzec Wschód. Pytałem jednego miłośnika, gdzie jest ten przystanek Dworzec Wschód, bo go jakoś nie zarejestrowałem. To był właśnie Dworzec Wschód, tylko dworca tu nie ma. To nawet jest taki stary budynek, wygląda trochę jak dworcowy. Gdzieś podobno tam jest jakiś dworzec. No. Tu jest woda, więc może to jest dworzec wodny. No nie wiem. Tą mieścinkę, co Volvo jechałem. Czekajcie, okręty branżowe hutniczej, toruńskiej, kielecka, coś tam. Skręć w prawo. Następnie pojedziemy za głosem tego pana. Fajnie, bo nie trzeba na tramwaje uważać jeszcze dzisiaj. Aż tak, mocno. Bydgoszcz jest taka jakaś taka. Strasznie tutaj taki PRL wszędzie, wiecie? Tu w lewo. Skręć w lewo. No dobra, może w lewo, Kielecka. Dobra, jedzie ciężarówka. To zawsze jest dobry znak. Jak jedzie ciężki sprzęt, znaczy, że da się przejechać. A zdecydowanie częściej spotkamy ograniczenia dla ciężarówek, nie dla autobusów. Jak ciężarówka jedzie i ona może, to i my możemy. Proszę, i druga ciężarówka. To jedna mogła zawsze złamać zakaz, a dwie ciężarówki to już nie, nie? Nie wiem, gdzie nie jestem, gdzieś nie rozejrzę, to jakieś stare rudery, dzielnice przemysłowe, przejazd przez centrum przy tej operze i tak dalej, to też taki jakiś mocno nierewelacyjny, ciasno tam jakoś tak wąsko, dziury, dziura na dziurze, przystanki takie nie wiadomo jakie, no nie wiem, nie wiem, nie przemawia do mnie niestety Bydgoszcz. A część, która mi się podoba, to ten Ford, no ale to wygwizdowo się okazuje, bo to się tak jedzie, minie IKEA, potem się jedzie, nic nie ma, jedzie i nagle jest Ford. Lasy, nowe torowiska, nowe równe ulice. Dzisiaj rano jechałem, to był wypadek. Dwa tiry i osobówka. Czyli dobrze jedziemy. Pojechałem tędy, tam skręcałem. A... Więc Fordon tak, Bydgoszcz nie, jeszcze oprócz Fordonu, bo właściwie część Fordonu, nowe osiedle, nowa dzielnica, która pewnie się wyodrębni, jeździłem tam dzisiaj cały czas, Kraniec się tak nazywa i zapomniałem jak, coś z Łosiem kojarzy mi się, z Łosiami, Łosiny, Łosi, Sisi, no, tyle z tego. Ale już widzę znak do naszego hotelu. To dobry znak jest. Skręć w lewo.
też taka dzielnica przemysłowa jest. Proszę, 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 na zdrowie. Tutaj bardzo blisko na tych terenach przemysłowych parę budynków wcześniej jest baza też Irexu. Magistrala kolejowa, ale jakaś linia. Skręć w prawo. Następnie i jest nasz hotel. Miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Bardzo sympatyczny. Taki też widać post-PRL po remoncie, ale naprawdę jest po super remoncie. Nie ma się do czego przyczepić. Duże pokoje. Jest miejsce sympatyczny. Docelowe jest... Aż mi się kamera wyłączyła. No i tu gdzieś się zaparkujemy, ustawimy fifarafa i jesteśmy urządzeni do reszty. Do końca dnia. Ale to zróbmy z głową, a nie bez głowy. Dobra, ja was wyłączam i się parkuję. Narka, pa! Dzięki za Bydgoszcz. Wszystkim wam. Pa, param, pam. No i jakby nie było, pora wracać do domu. Dzień dobry. Bydgoszcz, strajk, dzień ostatni, piątek. Co dobre, to do Trójmiasta wracamy zupełnie innym autobusem. Klasykiem. Zachodnim troszkę bardziej niż wschodnim. 407. Są sprzęty, stara deska jak w starym Mercedesie o 405. Sam właściciel też szczęśliwy. Oj, celebryta. Wodę do picia sobie nalał. Welcome to, hello Bydgoszcz, big day Bydgoszcz, komunikacja bydgoska została uratowana, wróciła do normy, jeździ, i pora wracać do Gdańska. Dwoma autobusami, trzy autobusy były tutaj od nas. Przyjechaliśmy z Łukaszem jeździć Ikarusem i do tego dwie 407, będące również jego własnością, czyli własnością firmy Ikarus Przekultowy. I
zobaczcie, tutaj linia autobusowa jedzie taką fajną drogą. Specjalnie jedziemy tędy naokoło, żeby pojechać jeszcze taką fajną drogą. Jesteśmy gdzieś na przedmieściach Bydgoszczy, taka strefa przemysłowa. Minie i karuz się nie popsuł, to tylko fotostop. Panie, popsuł się? Dobrze. Ale wielka pszczoła. Już? No. A uśmiechy czy coś? Ustawienie się? Nie, to trzeba było zdjąć. No to włącz jeszcze raz. Ładnie tu pachnie w środku. To ja. Tak dalej. Brudne łapy już. Cześć. Kolego sympatyczny. Proszę, to jest profesjonalista. O, już za mocno, ale wystarczy. Au! Job twoju mać, uchwód baseus! Szok, niedowierzanie, że ten telefon tyle razy spadł i jeszcze się nie zbił. A nie zawsze ma to szczęście mieszkać w uchwycie. Tym autobusem jeździłem. Bo ostatnio, jak był film z Openera, chyba to było na pierwszym odcinku, to mówiłem wam, że jeździłem tą 407 na linii. I to była dokładnie ta 407, 7403 Poznaje.
fajny wóz. Oprócz tego, że z kierunkowskazem jadę i nic nie mówicie. Zobaczcie, jak to fajnie jedzie. Jak to super przyspiesza. Fajny silniczek, skrzynia świetnie pracuje. To jest typowy autobus podmiejski, wysoka podłoga, tak? Więc też wysokopodłogowy komfort pracy. Inaczej zestrojone zawieszenie. Przystosowane do jazdy z trochę większą prędkością niż od przystanku do przystanku. Retarder w manetce. I jedzie sobie z przodu Ikarus, a my jedziemy za nim i na wyświetlaczu to my mamy napisane kultowy Ikarus. Jak to jest? Jedyne co tutaj w tym autobusie jest na nie, można tak powiedzieć, względem takiego autobusu, to na przykład brak jako takiego grzybka od hamulca przystankowego tutaj, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, a to kierownica. Okej. Kierownica jest wygodniejsza, ona, zobaczcie, ona ma inny kształt, ona nie jest płaska jak w autobusie miejskim, jest wyżej. Fotel jest inny, fotel jest z boku tutaj podbudowany, taki jak ala lotniczy, sportowy, zwał jak zwał. Ale przez to, że ta kierownica jest znacznie wyżej, to koło kierownicy jest wyżej od jakby centralnego miejsca. To manetka kierunkowskazu nie jest tutaj pod ręką, tak jak jest w normalnym też autobusie miejskim, do którego jakby nie było, jesteśmy przyzwyczajeni. Więc nie da się tej manetki tak włączyć z przyzwyczajenia, trzeba zobaczyć, bo ja próbuję włączyć kierunkowskaz, a tu nic nie ma i mi to nie gra. No ale jest dalej, tak? Jest dalej, klakson jest dalej i w ogóle, żeby włączyć wycieraczki, żeby już tą manetkę złapać całą ręką, to ja już muszę oderwać rękę od koła kierownicy. Oczywiście to nie jest problem żaden, aczkolwiek powoduje to zmianę pewnych przyzwyczajeń. No i to co zawsze, to co miałem ostatnio parę dni temu, kiedy jeździłem normalnym miejskim autobusem przegubowym w Gdańsku i przesiadłem się po openerze. Z Ikarusa, znaczy przesiadłem się właśnie z Ikarusa na autobus miejski i odwrotnie. Ta szerokość, nie? To, że Ikarus jest troszkę węższy, na tyle węższy, niby 5 cm, ale siedzi się też wyżej i już ten punkt odniesienia się zmienia na tyle, że łapie się na tym, że tym autobusem takim klasyczno szerokim jestem już blisko krawężnika, bliżej niż chciałbym być, bliżej niż wydaje mi się, że jestem. Idziemy na Orlen, tylko Łukasz się zatankuje, nam paliwa tu spokojnie wystarczy. Autobus został zatankowany, bo był przygotowany na to, że on będzie liniowo dzisiaj jeździć. Miał się jeździć na liniowym zadaniu Z43 albo Z68. Nie wiem, które. Patrzcie, jaki tu klasyk. Renault 21. Ten klasyk tu chyba stoi.
Gdyby nie progi, które już były robione, to nawet nie jest aż taki straszny. Zobaczcie, idziemy go obejrzeć, bo to jest ciekawe auto. To jest na tyle stare auto, że ono ma, albo zasadniczo nawet nie ma, lusterka z prawej strony. I to jeszcze diesel. Zobaczcie, ta francuskowość, te suwaczki. No środek ma fantastyczny. Mógłbym mieć takiego klasykowego klasyka. Może czas sobie kupić. A Łukasz się będzie zaraz tankował.